Dzisiejszym moim przeciwnikiem jest Wafelek, który niczym topniejący lodowiec ujawnia historię Minecrafta. Zobacz, czy ujawni się również jako wojownik w świecie Balon vs. Balon. A więc witam, mili państwo, w kolejnym odcinku Balon vs. Balon. A dzisiaj z nami jest coś do schrupania, do zjedzenia. Pan Wafelek. Dzień dobry, jestem może chłopakiem do schrupania, ale wolałbym nie. Z tej strony ja, Wafelek. Drodzy państwo, tego pana chyba znacie. Człowiek od icebergów. Człowiek od przeszukiwania internetu, poszukiwania czeluści Minecrafta i po prostu bardzo ciekawych rzeczy. Polecam, słuchajcie. I może startujmy. Wy widzowie wiecie, jak to już się tutaj wszystko robi się. I witamy i zaczynamy, proszę pana. Ale ma czapę. Muszę iść kopać. Ja zawsze każdemu muszę przypominać, bo ja sam zapominam, więc są te na przykład znajdźki na mapie. I to różne znajdźki. Chowają to oczywiście moje dobre duszki, ekipowicze. Kompletnie nie wiem, co jest w tych skrzyneczkach. Natomiast wiem, gdzie są skrzyneczki, tu wam się przyznam. I będziemy podpowiadać może troszeczkę naszemu tutaj... No, przydałoby się. Zobaczcie, jak on tam kopie. Widzicie go? Ja go też widzę. Mam okulary, więc widzę lepiej. Widzisz lepiej. Oczywiście, bo widzisz, ja mam 4 oczy, ty tylko 2. Rozumiesz? Ja mam tutaj takie... No, widzenie w 4D. 4K, 4D. Kurde, to jest tak ciemno, ja się o Herobrine'a boję. Proszę pana, ale przecież pan nagrywał chyba o Herobrine'ie. No, zmusił mnie Herobrine, żeby nagrać i powiedzieć, skłamać, że Herobrine istnieje, a istnieje. Proszę pana, to pan żeś widzów okłamał? Dla pieniędzy oczywiście. Dla pieniędzy? Widzów dla pieniędzy? Widzowie, no oczywiście. Czy wy to słyszycie? Nie, kurde. Co się stało się? Żelazo mi spadło do wojna. Myślałem, że pan żeś sam spadł do wojna. Bo jakbyś się pan spadł sam do wojna, to pan się musisz bać. Pan niczego nie stracisz. Naprawdę. Okay. Mogę panu podpowiedzieć, że polecam wyjść poza mury. O kurde. Wyjść poza schematy. Faktycznie, dobra. Już wychodzę poza schematy. Myśleć poza pudełkiem po angielsku jest think outside the box. Po angielsku to trochę nie ma sensu. Zapomniałem zrobić kill-offa. Polazłem do kopalni i zapomniałem zrobić kill-offa. No cóż, skleroza w tym XXI wieku. Za ciepło mam w pokoju. Mózg się dopala. Jeszcze jak? Nagrywam Minecrafta, więc wiecie, to jest normalne, że się mózg dopala. No przecież, jak skończę film robić, to mnie tak głowa boli od tego myślenia, czy Herobrine istnieje, czy nie. To powiem ci, no mam chyba podobnie, jeżeli chodzi o robienie filmów. Też miałem parę razy takie momenty, że głowa mnie zaczynała boleć, chociaż potrafię przesiedzieć naprawdę długie godziny przy komputerze. Wiem, że to niezdrowe. Jak to kiedyś był taki tekst w Madagaskarach, po 8 jakoś wchodzi. Po 8 jakoś wchodzi. A kto to powiedział? To nie powiedział Julian? Mort. Mort? Mort to powiedział, jak siedzieli z szeregowym w tym automacie, byli zamknięci. Aha, dobra, pamiętam, rzeczywiście, był taki odcinek, pamiętam. On chyba zeżarł później te wszystkie zapasy. Nawet te chrupki, których nie lubili. I właśnie stąd padł ten tekst. Ja jestem fanem Madagaskaru i pigwidu z Madagaskaru. Kurde, wykorzystałem całe te węgiel chyba. Ale dobra, to zrobię tak. Pan ma całe do dyspozycji. Pan nie musisz tylko węgla kopać. Jestem takim fanem pigwidów z Madagaskaru, że kiedyś zapełniłem cały dekoder nagraniami, bo dostaliśmy nowy dekoder jeszcze z NC+, i tam mieliśmy możliwość nagrywania. Ja po prostu nagrywałem cały czas tylko pigwidów z Madagaskaru i byłem jak ja się kręcę. I ja to jeszcze oglądałem później, co z tego, że w ogóle nagrywanie, ja najczęściej sobie przypominałem, żeby nagrywać od połowy odcinka, stąd też na przykład Madagaskar miałem nagrany gdzieś nie od początku i dopiero jak kiedyś, kilka lat temu dostaliśmy pierwszy raz, kupiliśmy Netflixa, to dopiero wtedy obejrzałem początek Madagaskaru, bo tak to oglądałem go w taki sposób. Ja powiem ci, nigdy chyba nagrywarki przy dekoderze nie miałem i rzeczywiście ja pingwiny z Madagaskaru najbardziej pamiętam, jak przesiadywałem udział latem, to na pulsie oglądałem. Później mi się znudziły, bo były kolejne powtórki. No tak, musieli, wykupili ze Stanów, to sobie muszą na tym zarobić w końcu. Moja babcia na przykład się wkurza, że non-stop tylko widzi powtórki Rancha albo Pana Tadeusza, nic w tej telewizji, to jej po prostu dałem naszego Netflixa. I sobie ogląda Rancho. No jakby nie patrzeć, jeden z najlepszych sitcomów w Polsce, nie? Ja jestem jeszcze fanem, pamiętam jak ja byłem mały i pierwszy raz zobaczyłem Ojciec Mateusz w telewizji, a ja jestem Mateusz, to ja byłem jak, uwielbiam ten serial, już go lubię, co nie? A to ja powiem ci też lubię Ojca Mateusza, ale głównie dlatego, że z babcią często oglądałem, więc mi zostało, że lubię ten serial i kojarzy mi się właśnie, że z babcią, że zawsze oglądaliśmy Ojca Mateusza. O, sztabka żelaza, czemu mi się nie
robi kilof? Bo pan możesz kupić sobie tylko kilof u pana baloniarza. Aha. Pan musisz sobie przejrzeć oferty, bo tam są różne rzeczy ciekawe. Dobra, kupujemy więcej, bo mnie stać. Haha, mam dwa. Kurde, fajnie to jest zrobione. Muszę pochwalić, bardzo mi się podoba ten tryb. Normalnie bym grał, jakby to było na jakichś serwerkach. Powiem panu, że może kiedyś na jakimś serwerze się to pojawi. Czekam na jakieś te kole do mnie, nie? Jak chcecie licencję na to, to ja chętnie sprzedam, naprawdę. Aha, za kole. No, oczywiście, za kole. Kole no. Zero. Tak, kola też do mnie piszcie, ja bardzo chętnie zrobię wam reklamę. A uważasz, że na przykład 7up i Sprite to samo? Powiem ci... Chyba w życiu nie piłem 7-Upa. Sprite'a, ale jest chyba coś takiego w Biedronce, co się nazywa Lemon. Aczkolwiek może to być jakiś produkt pochodny lub produkowany nawet przez jedną z dwóch firm, tak? Ale no, to był dla mnie dobry substytut, jeśli chodzi o Sprite'a. Jakby smakuje dla mnie dokładnie tak samo. Nie wiem, czy kiedyś piłeś. To mogłem pić, bo pewnie na jakichś takich domówkach u znajomych to mogłem napić się. Ale nie pamiętam, nie dlatego, że się upiłem, bo nie lubię alkoholu. Mam podobnie, dzieci nie picie alkoholu, to nie jest ważne. Ani to smaczne, ani nic. Ani to smaczne, ani to zdrowe, wypala wam połączenia mózgowe, tak? I wtedy macie dziury w mózgu, wtedy wam się robią dziury w pamięci. I po co to komu? Komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Ja też powiem ci, podjąłem taką decyzję. W ogóle na moje 18 również alkoholu nie było. I da się spędzić miło czas, da się. Ja na szczęście mam takich znajomych, którzy... Nie uważają, że niepicie to jest wyraz jakiejś słabości, bo niestety czasem można się w takie środowiska wbijać i dzieci, jeśli wasi znajomi uważają w taki sposób, to nie jest to za dobre towarzystwo. Oj nie, no to jest to już jest takie toksik. Po co? Po co się zmuszać, żeby komuś coś zaimponować, żeby komuś coś udowodnić? Nie stać mnie, nie stać mnie. A czemu mnie nie stać? Bo biedny jestem. Tak właśnie wygląda Polska, dokładniej góry, Śnieżka. No na Śnieżce w sumie nie stać, no tamta jest droga. Tam to wszędzie w ogóle nie stać. Lody są za... Gałka za 7 zł lodów. Kurde, w Katowicach. Znaczy nie, może w jakichś mniejszych miastach, bo w Katowicach to jest za 7 zł gałka. I ja jestem jak... Ile? O właśnie. O, no to piona. W podobnym momencie zebraliśmy to. A co pan wykopałeś? Pan czy pan znalazłeś? Bo można znaleźć. Wykopał. O kurde, to idę szukać. Pan musi się wkopać w temat, bo to jest gdzieś pan, mówię pan, ukryte pan, rozumiesz pan? Aha, faktycznie. Dobra. Ale dobrze pomyślane, że nie da się skraftować, że da się to kupić. Tak. To chyba jest na normalnych Bedwarsach. No w sumie jak się zdobywa żelazo, to się raczej nie da, tak no. Nie próbowałem w sobie nigdy. No właśnie, powiem ci, jak tworzyłem to tutaj z moim programistą, to starałem się, żeby ta gierka była spoceńco odporna i geniuszo odporna, żeby nie dało się zbytnio, wiesz, tego zraszować. No w sumie ktoś by mógł nagle skopać drzewo, zacząć się do ciebie kopać i nawet łapką to się za jakoś zakopać. To by było nie za fajne. Czy ma pan już rubiny? Mam rubiny dawno. Ocie panie! Ty, on jest szybszy ode mnie! Zapomniałem tego kupić! No właśnie, ja widzę, że ty to obudowujesz, ja mówię... Nie, ja zapomniałem kompletnie tego kupić, no bo obudować jakby też się przydaje, wydaje mi się, bo wtedy rzeczywiście nie trafisz tego, nie? Jakby będzie musiał ktoś przyjść do ciebie. Ale teraz już kupiłem, jakby nadrobiłem widzowy temat. Ale to wygląda jak duch teraz. To tak miało wyglądać, mówię ci. Więc to jeszcze straszy, jest to dodatkowa funkcja straszenia przeciwnika. To ma spełniać takie słuchajcie, funkcje niekonwencjonalne. Lubię to słowo, nie wiem czemu. Tak czuję się wtedy mądrzej. Używajcie, widzowie, dużo słów, których nie znacie, ale nie tych brzydkich, to... No ja na przykład nie wiedziałem, co to znaczy słowo na K, ale jak oglądałem pana Śmietankę, to on to często gadał i ja nie wiedząc, co to znaczy, powiedziałem do taty i tata był jak, masz karę na komputer i byłem bardzo smutny. A ja ci powiem, chyba czegoś takiego nie miałem. Jakby wiedziałem, że przekleństwa są. Stary YouTube zrobił ze mną coś takiego, że nauczył może mnie wagi przekleństw poniekąd. Wiedziałem, że to jest złe, oczywiście, słuchałem tego i wydaje mi się, to jest nieuniknione w dzisiejszych czasach dzisiejszego internetu, ale wydaje mi się, że tamten internet, stary internet, gdzie tak jak mówisz, był Śmietanka chociażby, gdzie był LJ Jaskiniowiec, gdzie ci twórcy, zdarzało im się czasami puścić wiązankę, jakoś to tak nie wiem. Mimowolnie na jakiegoś patusa nie wyrosłem. Wręcz przeciwnie, chyba znam bardziej wagę tych słów niż ktoś, kto
dzisiaj by się wychowywał? No nie wiem, mam takie wrażenie, bo czasami jak, wiesz, gdzieś tam idę w mieście, idzie grupka dzieciaków, tam 10 powiedzmy lat, widzowie powiedzmy pokroju Wojana, Faliona, ja słyszę jak leci wiązanka z ich strony, nie? Albo Wojana, on tam przeklina? No w sensie Wojany nie, ale jak taki po prostu, no... Aha, grupa wiekowa. Grupa wiekowa, tak, jego jakby odbiorców. Słuchają rapu, w którym co drugie słowo to jest co do niecenzuralne i używają takich wiązanek, o których ja, jako już dorosły człowiek, bym w życiu nie pomyślał. No to kurde, mówię, albo te dzieciaki są tak cholernie kreatywne w tworzeniu takich zbitek wyrazowych, albo rzeczywiście coś jest nie tak z internetem. Ja myślę, że akurat za naszych czasów, pierwszy raz w życiu to mogłem powiedzieć. Za naszych czasów to było, teraz to nie ma. Były właśnie nawet te takie rapy, ten Popek. No Popek, przecież Popek tego robił, nieładnie mówił. No ale wiem, o kurczę, zaraz zemrznę z głodu, nie? Jakby... Co pan... Kurde! Czy pan jest... O nie! O nie! Pan mnie tu zagaduje... O nie, widzowie. To było celowe. Chłop mnie tu zagaduje po prostu dlatego, że chce mieć współpracę z Goplaną i słuchajcie, z Grześkami. Ty tak ładnie niebieską wełną obudowałeś, a ja wszystkim, co miałem. A ja niby tak lubię budować, a ja niby tak chciałem tutaj ładnie zabłysnąć. No, zabłysłem jak woda toaletowa. O Boże, aż mi się przypomniało, jak moi koledzy odkryli, że na YouTubie są disy, jakieś teksty obrażające czyjąś mamę i zaczęli to po prostu na pamięć zapamiętywać. Mam wrażenie, że był taki moment rzeczywiście takich pocisków. Najlepsze jest to, że ja myślałem w podstawówce, że o, jest na przykład tekst Lubię placki. Lubię placki! I że to przeminie, że to nie będzie tego, a tutaj nagle kiedyś przychodzi do mnie mój brat, który ma tam 12 lat teraz. Wtedy miał z 10 i mówi do mnie Lubię placki właśnie tym głosem i ja mówię, wow, to dalej żyje. No, wiesz, Johnny Bravo wydaje mi się, to jest taka postać, no, uniwersalna może nie, ale kurczę, ponadczasowa. To jest coś w tych starych kreskówkach, że przemawiają i do młodszych pokoleń, jest coś w tym. Ale zauważyłem, że nie wszystkie kreskówki tak działają. No nie, no jakby, które kreskówki tak? Bo są niektóre zapomniane, ale to jak, nie wiem, ktoś gada, o, to była dobra kreskówka, no... Ja na przykład pamiętam kilka takich zapomnianych kreskówek i jak sobie je po latach oglądam, ja mówię, wiem dlaczego są zapomniane. Kiedyś myślałem, że są dobre, nie wiem, tak przykład taka Kitka i Pompon, Adibu. Kitka i Pompon, czekaj, coś, nie wiem skąd mi to mówi, ale coś mi to mówi. Raczej chyba tego nie oglądałem, ale znam tytuł. Jak ja mówię o gdzieś tam kreskówkach, to ja zwykle myślę klasyka Chip i Dale, Brygada RR, oryginalne Kacze opowieści. I ja wiem, że rzeczywiście do niektórych, nie mówię, że do wszystkich, do niektórych dzieciaków te kreskówki dalej przemawiają, ale niektórzy, no to jakbyś posadził teraz takiego 5-latka czy 10-latka przed telewizorem i kazał mu oglądać Kacze opowieści, on by tego nie wytrzymał. A na przykład mój brat i siostra bardzo lubili tego Pata i Mata. Oj, sąsiedzi, wiesz, to jest uniwersalizm. Ja się strasznie w ogóle późno dowiedziałem, że oni mają imię. Oj, to ja też to byli dla mnie sąsiedzi. Bo u nas w Polsce było sąsiedzi, to są sąsiedzi. Stosunkowo chyba późno dodali ten podtytuł Pat i Mat. Ja na pierwszej gdzieś tam płycie z sąsiadami, którą dalej mam, to po prostu był napis Sąsiedzi, a dopiero na jakimś drugim wydaniu, które miałem w swoich rękach, to już pisało Sąsiedzi i tam był Pat i Mat. O miły no patrz, on do mnie tu zagaduje, o sąsiadach gada, o kreskówkach gada, a zaraz mnie tu weźmie i rozjedzie jak... Nie no, ty masz pewnie więcej rzeczy. Hopie, ja jestem mistrzem, ale nie, w ogóle nie potrafię się klepać. Ja na przykład, ja ci powiem, ja się zawsze takich filmów, jak z kimś nagrywałem jakieś właśnie takie challenge, się obawiam, bo jak kiedyś sam robiłem, jeszcze miałem inny kanał, to chyba prawie wszystkie przegrywałem. Ja sam robiłem, a przegrywałem, kilka razy wygrałem, ale to właśnie w imię, że ja nie fejkuję tych wideo, bo mnie wkurzało, jak widziałem, że są fejkowane. Dzień dobry, panie Wefelku. O nie! Hop, we mnie szczelo! A ja ci tu mogę... A czekaj, ja ci tu mogę szczelić. Celne? Back to school, kochani! A jak powrót, to iście odlotowy! Nowy wzorek balon versus balon już na świeżutkich kubkach i koszulkach. Wpadaj na Mentower, link w opisie! Kurde! Ale mam parę, to czekaj. Kurde, nie, muszę wejść na ten, na wieżyczkę. Szczelamy! Czekaj, tak. Mam więcej. Będziemy celować. Na Hibiu trafił. Czy ty masz u góry zabudowane? Kurde, to nie trafia tak. Dobra, pupa. Dobra, widzowie. Nie ma to tamto, budujemy się. To nie!
O nie! O nie! Oj, nie, miły panie, oj. No nie trafię, no. O, tego nie przewidziałem. O nie, dobra, no. A na tą osłonę trzeba zbardować jedną igłę? No. No ś... Kur... Nie! O nie. Mówiłem, słuchajcie, jestem mistrzem PvP. Terek, jak będziesz to montował, to zrób to tak, że ja to wygrałem, nie? Dzięki. Dobra, to ja idę odkopać tamto na dole. Tak mówisz pan? Mówisz pan? Chciałem mu przeszkodzić, słuchajcie. Nie ma to tamto. On się na nas nie fokusuje, to my coś tu zrobimy. No nie będziemy na razie rozwijać. Pobawmy się, słuchajcie, trochę. Pobawmy się. Co jest? Co jest? Nie! Nie wierzę! Nie! Widzowie! Tak? Tak? Kiedy on do mnie przylasł? O nie! Kurde, nie! Co jest? W ostatnim momencie. Nie podoba mi się to, widzowie, ja nie mogę przegrać własną gierkę, nie. Dobra, proszę pana, ja to kończę z panem, ja się nie bawię. Co jest? Co jest? O nie! Nie. Tak. Nie, no kurde, jeszcze tak przegram. No to czyli... Nie! Nie podoba mi się to. Czy ja przegram we własną gierkę? O nie! Co jest? Nie! Tak jest! Nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Nie, co jest? Czy ja przegrywam we własną grę? Tak jest, wygrałem! Przegrałem we własną gierkę, gratuluję! Słuchajcie, historyczna chwila, przegrałem we własną gierkę. Mam nadzieję, wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i siema!